Pani Janina Jarocka z Augustowa zwyciężyła w konkursie Radia 5 na najsmaczniejszy pączek. Tym samym okazała się regionalną mistrzynią w sporządzaniu tradycyjnych tłustoczwartkowych wypieków. Do ogłoszonego przez Radio 5 konkursu na najoryginalniejszego i najsmaczniejszego pączka zgłosiło się w tym roku wyjątkowo dużo, bo aż 20 osób. Były pączki tradycyjne w cukrze, pudrze, w lukrze, czekoladzie, nadziewane czekoladą, konfiturami lub dżemami, pigwą, imbirem, goździkami, suszoną jarzębiną, a także pączki z nadzieniem buraczanym. Janina Jarocka, zdobywczyni pierwszego miejsca w nagrodzie, otrzymała robot kuchenny od Radia 5 i książkę z przepisami. Drugie miejsce zajęły pączki pani Haliny Tylendy z miejscowości Wychodne, którą również nagrodziliśmy robotem kuchennym. Trzecie miejsce zdobyły pączki Grażyny Urynowicz z Suwałk, która w nagrodę otrzymała książkę kucharską. Wyróżnienie za największego pączka otrzymała pani Krystyna Słowikowska. Pączki oceniało jury w składzie: Maria Bajer, prezes Radia 5, Włodzimierz Marczewski, przewodniczący Rady Miasta Suwałki, Marek Buczyński, zastępca prezydenta Suwałk, świątecznik Lech Łuba, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach, Marcin Budynek, szef kuchni hotelu Warszawa w Augustowie oraz Piotr Bagiński, właściciel restauracji na Starówce i pizzerii Galerii Rosmarino. Wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje talenty kulinarne, zapraszamy do udziału w następnym konkursie. Kolejna edycja już za rok. Marka Buczyńskiego zachwyciła pomysłowość uczestników konkursu. Pączki smakowite, trzeba podziwiać pomysłowość tych, którzy te pączki wykonali, bo na pewno to wymagało dużo czasu i umiejętności. Ja na pewno nie będę się podejmował wypieku pączków, bo wiem, że to jest bardzo trudne zadanie, ale z drugiej strony wiele oryginalnych smaków, które nawet mi się nie skojarzyły mi z pączkami. Już nie będę mówił tutaj o tych burakach czy o goździkach, które znalazły się jako w nadzieniu tego pączka. Ksiądz Łuba doceniał zaangażowanie, jakie uczestnicy włożyli w przygotowanie pączków. Cieszę się, że ta tradycja przez Radio 5 jest kultywowana. Oczywiście jest to forma pewnego rodzaju zabawy kończącego się karnawału, zabawy Tłustego Czwartku. Także no, przyjemność, że tak powiem, taka tradycyjna, naprawdę cudowna. Także tak trzymać, bo my żyjemy tradycją, żyjemy dzisiejszym dniem, żyjemy tym, co ta dzisiejszość niesie, ale też trzeba jakoś tak tradycyjnie spojrzeć, także ten pączek został zauważony w Radio 5 także. No i dobrze, że Państwo też w jakiś sposób to zauważają dzięki informacjom Radia 5. Smakowało mi. Tak krótko i dosadnie skwitował konkurs Włodzimierz Marczewski, przewodniczący Rady Miasta Suwałki. Smakowało, przyznam się szczerze, ale rzeczywiście spróbować 20 kawałeczków pączków w ciągu jednej godziny to też jest mój swoisty rekord. Marcin Budynek z kolei przyznał, że wielu uczestników konkursu Radia 5 chętnie widziałby w swojej kuchni augustowskiego hotelu Warszawa. Budynek przyznał, że kilka pączków go zaskoczyło, chociaż jako kucharz widział w swoim życiu wiele. Oprócz pączka z burakami? Ten mnie najbardziej zaskoczył. Drugim pączkiem, który taki wywarł na mnie ogromne wrażenie, był ten olbrzymi pączek, który ważył ponad 0,5 kg. Natomiast zaskoczyły mnie, bardzo fajnie mnie zaskoczył połączenie imbiru. Imbiru z marmoladą, bardzo sympatyczne to było. I połączenie żurawiny z pomarańczami.